This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old ones gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Śniadanko na dziś: serek waniliowy, rol mlecz, do tego granola czekoladowa, kiwi, borówki z zamrażarki i przegenialny krem, który muszę Wam polecić, bo jest po prostu pycha i to chyba będzie moje uzależnienie. Wydaje mi się, że kupiłam go jakiś czas temu w Biedronce, ale to tylko tak może mi się wydawać. Chyba także w Biedronce go kupiłam. Nie wiem, ile kosztował, bo już nie pamiętam. I tak szukałam dzisiaj czegoś dzięki inspiracji jednej osoby, żeby dodać tutaj coś do tego mojego śniadanka, jakiegoś takiego kremu, jakiegoś takiego słodzidła, i znalazłam w moich zapasach coś takiego, to znaczy no taki krem. Ja już go tutaj spróbowałam, także jest przepyszny. On ponoć nie zawiera cukrów, zaraz zobaczymy. Jest to krem Go On, krem kokosowo-migdałowy. Czuć kokos, migdały też wydaje mi się, że czuć, ale kokos kocham i uwielbiam i dlatego mówię Wam, że to chyba będzie moja taka dawka słodzidła. Jest bez dodatku cukrów, zawiera naturalnie występujące cukry, substancja słodząca malitolię, to nie wiem co to jest, więc będę musiała sobie wygooglować. Olej roślinny shea, migdały 10%, płatki kokosowe 10%, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku z mleka, emulgator lecytynę ze słonecznika, sól morska. Produkt może zawierać orzeszki arachidowe i inne orzechy. No przegenialne. Ma to wartość energetyczną 2285 kJ i 553 kalorie. No i tutaj możecie sobie zobaczyć, co on tu jeszcze ma. Węglowodany 43 gramów, w tym cukry 8,4 grama, no i tak dalej. Ale jest przepyszny, no po prostu jak ja to spróbowałam, to od razu odpłynę. Przerwało mi, także już wracam. Życzę Wam oczywiście smacznego, jeżeli coś jecie, i ja zaraz ruszam do roboty, jak tylko zjem moje śniadanko. A to Wam polecam z całego serducha i z czystym serduchem. Jeżeli macie ochotę, szukajcie i próbujcie. Zaczynamy budowę szklarni. Mam bardzo duże wymagania. To znaczy nie ja mam duże wymagania, ale twarzy do szyi mam nie objąć, także nie wiem jak mam to zrobić, no ale jakoś się postaram. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Zobaczymy w ogóle jak wyjdzie nam ta szklarnia. W tym miejscu będzie, także tutaj nie będzie nic nam podkopywać, nic nie będzie nam zjadać roślinek, nic nie będzie ryło w ziemi. A te dziury, bo tutaj były takie słupy, bo oczywiście jesteśmy w starym pomieszczeniu gospodarczym i w tych dziurach już wymyśliłam co będzie, ale tu muszę pojechać do miasta, a w sumie to wiem co ja od niego chciałam, jak będzie już jechał do miasta. No, przypomniałam sobie, chcę dwa drzewa tutaj posadzić, jakieś owocowe, bo tam jest ziemia pod spodem po wyrwaniu tych takich betonowych słupów. No i tak stwierdziłam, że ja to w ten sposób wykorzystam. Ale dobra, najpierw szklarnia, a później cała reszta. Oczywiście tu będzie jeszcze dalej uprzątnięte, bo tutaj będzie dalej zrobiony mój warzywnik, tylko ten warzywnik będzie już teraz w skrzyniach.
I jak dalej on pójdzie, nie wiem. Oczywiście nadal będę korzystać z tamtego, co mam już wyrobione pole, bo wiadomo, że od razu wszystkich skrzyń nie będę w stanie postawić. No i mam nadzieję, że światło będzie dobre, bo nie chciałabym, żeby to było tak bardzo prześwietlone. Na dziś koniec pracy. Niestety, ale nie udało się dokończyć. Jutro przyjdziemy z powrotem. I dzisiaj mamy piękny księżyc na niebie. Zaraz Wam pokażę. Zapowiada się gwieździsta noc, bo niebo mamy dziś bezchmurne. No prawie bezchmurne, bo z tamtej strony to już chyba jakaś burza nawet szła, ale nie doszła, bo zrobiło się w pewnym momencie granatowo. Psy na wieczór szczekają, ptaki jeszcze ćwierkają, a ja idę do domciu. So clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a dzień dobry bardzo, w sobotę witam się z Wami serdecznie. Wczoraj chyba się z Wami nie przywitałam, tak coś kojarzę, ale dzisiaj to nadrabiam na tarasku. U nas dziś, no taka pogoda jak widać, nie ma słońca, jest przewaga chmur i chyba tak będzie przez cały dzień, ale w sumie to może i lepiej, że tak będzie. Wczoraj było słonecznie, w miarę słonecznie, ale nie było aż tak bardzo ciepło. Jak ono zachodziło za chmury, to było wręcz zimno, ale udało się. Część szklarni, tak jak widzieliście, jest złożona. Wczoraj żeśmy walczyli, tak można powiedzieć, bardzo długo. Myśleliśmy, że to zdążymy zrobić za, wiecie, parę godzin, ale jednak nie. Jedną stronę robiło nam się bardzo wolno, jeżeli chodzi o tę stronę z drzwiami, to bardzo wolno. To druga strona z drzwiami już poszła troszeczkę szybciej. No i później to skręcanie tych łuków też dość tak, no można powiedzieć, wolniej szło. No i najgorzej to właśnie było to nałożenie tej poliwęglanu na już to na te łuki i przykręcenie, więc o 8, jak już zrobiło się tak bardzo szaro, stwierdziliśmy, że nie kręcimy, dzisiaj to poprzykręcamy, także plan na dziś skończyć szklarnię. Jeszcze będzie tylko trzeba zrobić skrzynię i ta szklarnia pójdzie w takim chyba oddzielnym vlogusiu, bo wiem, że nie wszystkich to interesuje. Tutaj mam pod zamościem jedną zainteresowaną osobę tą szklarnią, bo się odezwała na priv, więc muszę odpisać, to znaczy pewnie już odpisałam, tylko tak Wam mówię, bo widziałam właśnie, że napisała wiadomość i ona była zamówiona na stronie ProfMed, ale to będę musiała, wiecie, jeszcze raz sobie dobrze tutaj posprawdzać, żeby Was nie okłamać, i podlinkuję Wam też ten filmik, który tutaj znaleźliśmy na YouTubie, jak złożyć szklarnię, no bo to jednak takie, wiecie, proste nie jest, a z tej instrukcji to mało co można się dowiedzieć, więc jestem zadowolona, bo stoi, będzie można już tam wejść, postawić jakiś mini stoliczek i zacząć tam pikować. Gorzej martwi mnie, że przyjdą przymrozki na przyszły tydzień, bo ma być nawet jeden stopień i ma padać śnieg, więc no to jestem bardzo niezadowolona. No dobra, ale to o szklarni to tyle, więc na dzisiaj są takie plany: skończyć szklarnię i idę dalej w pole walczyć, a tutaj będzie Julcie ogarniała dom, bo jednak chcę wykorzystać jeszcze tą pogodę, póki nie pada, żeby tam zrobić w polu dalej porządek. No i chyba tyle, także mniej więcej Wam streściłam wczorajszy dzień, przywitałam się na dziś, żeby tutaj nie przychodzić taka, wiecie, nieprzywitana, i lecę dalej do moich zajęć, a Wam życzę oczywiście cudownego dnia, no i zapraszam na mojego łączonego vlogusia, bo to będzie taki vloguś łączony, wydaje mi się, że z 3 dni. Ptaszki cudnie ćwierkają, kury już znoszą jajka, nie u mnie,
ale u sąsiadów widzę, że słyszę, że się odzywają, więc życie na wsi tętni życiem. No i wczoraj nie było temperatur, więc dziś nadrabiam. U nas dziś o godzinie chyba jest przed 7:00. Mamy 10 stopni, ale nie ma wiatru, więc jest zdecydowanie przyjemniej niż było wczoraj. A wczoraj to było zimno jakoś zaraz. 6 stopni wczoraj było? Czy to przedwczoraj było te 6 stopni? Wiem, że ja tutaj komuś pisałam, że jest zimno. Więc mogło być wczoraj 6 stopni. No to dzisiaj jest troszeczkę cieplej. A jeszcze chciałam Wam pokazać mojego tulipana, który rozkwita w skrzyni. Jest to taki inny rodzaj tulipanów niż te, co są posadzone na rabacie. Nie wiem, skąd ja mam tą cebulkę, ale będę musiała tych cebulek dokupić sobie troszeczkę więcej. I tutaj chyba też będzie taki troszeczkę inny, bo on będzie taki strzępiasty. Także zobaczę, jak on będzie też tutaj wyglądał i też chyba sobie ich kupię troszeczkę więcej. Ten też będzie strzępiasty. Śniadanko sobotnie to placki z jogurtu naturalnego z owocami i do tego ten przepyszny krem kokosowo-orzechowy, który Wam pokazywałam we wczorajszym dniu. Także to będzie chyba takie moje uzależnienie, bo jest naprawdę przepyszne. Zajadam i idę dalej walczyć, a Wam życzę smacznego, jeżeli też coś jecie. Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w sobotnie, chyba już popołudnie, bo to jest już chyba po 12, tak? 12:05 dokładnie jest. U nas rano padało, to znaczy rano. Nie wtedy, co piłam kawusię na tarasie i przyszłam się z Wami przywitać, tylko później, jak już miałam wychodzić, żeby skończyć szklarnię, zaczęło padać, ale na szczęście przestało. Szklarnia jest już złożona i będzie można powolutku tam się przenosić. Na razie jeszcze nie mam skrzyń, bo skrzynię chcę zrobić z tych takich bloczków betonowych i musimy je kupić, pojechać do sklepu budowlanego i je kupić. I może, to znaczy mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu te skrzynie będą już zrobione, żeby mogła sobie posiać przynajmniej sałatę, koperek, takie podstawowe rzeczy. Wiadomo, no jeszcze tam pikować pomidorów nie będę sadzić tam pomidorów, bo na razie chciałabym je trochę podhartować, ale chciałabym też, żeby one tam może już wyjechały, żeby nie stały w domu, tylko je tam planuję przenieść i chyba tam zamierzam przepikować te pomidory. Także postawię sobie jakiś stoliczek i tam będę już działać, tak można powiedzieć, bardziej ogrodowo. I tam sobie chyba też posieję resztę rozsad, ale to chyba nie dzisiaj, bo dzisiaj szykuję się do zrobienia drożdżówki. Ta drożdżówka to jest bardzo prosta i banalnie taka prosta. Przypomniała mi o niej Marzenka, bo dzisiaj też robi. A że nie mam żadnego ciasta na niedzielę, chociaż i bez ciasta też by się obyli, ale stwierdziłam, że dawno nie było i zrobię taką szybciutką drożdżówkę. Ją się nastawia na 3 godziny, później tylko łyżką się miesza i gotowa do piekarnika z owocami, z kruszonką, przepyszna. Nieraz już robiłam na kanale, to jest tylko takie przypomnienie, bo naprawdę warto skorzystać. I nastawię to, zrobię zupę ogórkową, bo nie mam pomysłu na inną, a rosołu też już nie będziemy jeść kolejny dzień i lecę dalej w pole. Chcę już skorzystać jeszcze, no póki można powiedzieć świeci słońce, bo ono tak raz wychodzi, raz się chowa, nie jest za gorąco, bo ja jestem już opalona i to widzę chyba po twarzy. To znaczy teraz mam nałożony znowu BB krem, a tak dla ochrony tylko i widzę po zmyciu makijażu, że jestem tak delikatnie opalona.
chyba troszeczkę wczoraj też mnie złapało, bo to słońce wczoraj też było, raz zachodziło za chmury, raz wychodziło i raz było chłodno, a raz było gorąco i przypiekało. I nawet wczoraj chyba Wam mówiłam wieczorkiem, że tak jakby niebo było zaciągnięte tam gdzieś nad hełmem, jakby jakaś burza miała być, ale nic nie doszło. No dzisiaj trochę popadało, pokropiło, zmoczyło tutaj ziemię, więc będzie dobrze wyrywać chwasty, więc ja lecę dalej jeszcze korzystać. Juli ogarnia dom, no i tak spędzimy naszą sobotę. Chłopaki koszą trawę i no i tyle. Także ja biorę to ciasto, zrobię to ciasto i lecę w pole, ale jestem zadowolona, bo w końcu szklarnia stanęła. Ta szklarnia, to znaczy nagrałam oczywiście tutaj jakieś przebitki z montowania szklarni, ale ja bym chciała, żeby to był taki oddzielny filmik, oddzielny właśnie jak tam powstaje ta szklarnia, jak żeśmy ją złożyli i później te skrzynie jak będą robić i resztę może jakiegoś tutaj wiecie umeblowania. Bo bym chciała też taką półkę drewnianą. Ja nie będę korzystać z tych tylnych drzwi, bo oczywiście drzwi są po jednej i po drugiej stronie, czyli od wschodu i od zachodu, bo ja mam tak szklarnię ustawioną wschód-zachód, więc z tych zachodnich drzwi nie będę korzystać i tam bym chciała sobie postawić jakiś stoliczek do pikowania, do siania i tak dalej i bym chciała jakąś taką półkę wiszącą. Też podpatrzyłam na innych kanałach. I to bym miała takie doniczki i inny taki składzik i coś tam jeszcze. Nie wiem, jak tutaj sobie zagospodaruję tą szklarnię. Ona miała wymiary chyba 3x6. No taka troszeczkę można powiedzieć, że na szerokość może jest i ok, ale jednak dłuższa by była lepsza. Ale to na razie przepraktykuję, przetestuję tą szklarnię, którą mam teraz i najwyżej może sobie dokupię kolejną, ale to są tylko takie, wiecie, moje przemyślenia. Zobaczę właśnie, jak będzie mi się ta szklarnia sprawować. Wczoraj jeszcze mąż też jeździł, bo mu tam coś brakowało i zakupił mi cebulę. Także tam widzicie cebulę, muszę ją przełożyć do pudełka, bo jeszcze no nie będę chwilowo sadziła, bo na razie jeszcze walczę z chwastem, ale to jest tylko tak, żeby to nie było, że to jest ta cebula, którą tam wiecie, kiedyś kupiłam. Także nie, nie, nie. Ja Wam mówiłam, że ja cebulę jeszcze na pewno będę dokupować, więc mam już 4 kg cebuli tej takiej żółtej. Około niecały kilogram tej czerwonej i wziął też widzę takiej białej, bo chciałam słodką, ale słodkiej nie było, więc dokupił mi białej i będę to jakoś też poniedzieli na dniach sadzić, ale jeszcze musi przejść mi agregatem i będę wtedy mogła działać. No i chyba tyle z takich chwilowo-update'owo sobotnich przedpołudniowych wieści. Także teraz pokażę Wam to ciacho, jak robię. Zostawię do wyrośnięcia na 3 godziny i zupa. Lecę ogarniać na dworze życie, jak to się mówi, to znaczy na robotę na dworze i zobaczę, co będzie tutaj dalej jeszcze, jak ten dzień mi się poukłada, bo jeszcze bym chciała sobie zrobić bukiet z bzu. Bez tutaj bardzo ładnie zaczyna zakwitać za moją drogą, a także patrzę się w tej chwili na niego i chciałabym sobie taki bukiecik zrobić na stół, chociaż wiecie co, nie wiem, czy ten bukiecik będzie stał, bo przecież kot teraz skacze wszędzie. I nie wiem, czy Wam mówiłam, czy nie, muszę pochować już moje dekoracje wielkanocne, bo już mój baranek wielkanocny stracił ucho. Teraz jajko już zaczęła tutaj, to takie, które robiłam wcześniej, zaczęła też rozbierać, więc już jajko też jest usunięte, kwiatków też już nie ma na stole, bo zaczęła obrywać główki z tych, jak one się nazywają, z goździków. Zauważyłam, idzie na stół, obrywa główki i się nimi bawi, więc to też jest usunięte. Ale to samo z kotem ma Anetka, bo też czytałam w komentarzu, że jej kot też rozrabia i też większość dekoracji pozabezpieczała, pozabierała, więc dopóki się nie oduczy, to trzeba będzie chować dekoracje. Do wykonania drożdżówki bez wyrabiania potrzebujemy następujących składników. To jest tylko taka przypominajka, bo tak jak Wam wcześniej mówiłam, to ciasto już nie raz robiłam na kanale. Jedno opakowanie drożdży, czyli 100 gramów,
Do tego dodajemy, na drożdże sypiemy jedną szklankę cukru. Cukier mam przygotowany. Do tego opakowanie cukru wanilinowego lub 16 g cukru, jeżeli robicie swój cukier waniliowy. Dalej jajka, 4 jajka. Następnie jedną szklankę oleju, może być olej zwykły, rzepakowy albo olej z pestek winogron, a ja sobie dodam pół szklanki z pestek winogron i pół szklanki oleju rzepakowego, także zrobię taką mieszankę. Po oleju dajemy 3/4 szklanki mleka. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look. Na sam koniec szczyptę soli, przykrywamy i zostawiam do wyrośnięcia na 3 godzinki. Jak postoi 3,5-4, to też się nic nie stanie. Po 3 godzinach ciasto wygląda tak. Zaczyna rosnąć. Troszeczkę podwoiło objętość, ale tak dosłownie tylko podwoiło, bo to chodzi o to, żeby ono przeleżakowało, żeby drożdże zaczęły pracować. I po 3-4 godzinach, bo jak nie macie czasu, to może sobie troszeczkę chwilę dłużej postać. Wystarczy je dobrze wymieszać, przełożyć do foremki, na to dowolne owoce, kruszonka, do piekarnika nagrzanego do tak 180 stopni Celsjusza na 1 godzinkę. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got play. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's wrong.
got you, I got you, I got you. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only because it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need. Mamy już wieczorek i w sumie to przychodzę się z wami pożegnać, a w sumie to tak naprawdę miotam się, czy zrobić taki vloguś trzydniowy, czyli z piątku, z soboty i z niedzieli, czy zrobić vloguś tylko dwudniowy, z piątku i z soboty. Także to są takie, wiecie, moje dylematy, bo w sumie to nic się takiego nie wydarzyło. Idziemy na chwilę do salonu. Jest już po 22, ale jakoś mi się spać nie chce, więc zrobiłam sobie melisę. Tylko zaraz czuję, że ścianę obleję. Muszę sobie to wszystko tutaj postawić. O, ciemność nastała. Zaraz będzie jasność. Jasność nastała. Trochę się tutaj oświetlę i pogadamy chwilę, tak dosłownie chwilę, bo trzeba iść spać. A ja w sumie w takiej wersji też za bardzo nie lubię się tutaj pokazywać, ale że mi się spać nie chce, to stwierdziłam, że tak na sekundę się odezwał. Tylko postawię sobie statyw i już do... Ok, wydaje mi się, że dobrze was ustawiłam. Kadr jest w porządku. Jeszcze ozdoby wielkanocne stoją, ale to już jest ich ostatnie, tutaj można powiedzieć, takie ostatnie momenty, ostatnie chwile, bo chyba wam rano mówiłam, że moja kotka chodzi wszędzie, nie wskakuje tylko na komodę, więc tutaj chwilowo przeniosłam większość moich dekoracji, które były tutaj na ławie. Zostały tylko dwa króliki, ale chyba je też stąd wyniosę, bo szkoda mi ich. I tam został ten zając z Home and You, więc tego zająca to tym bardziej mi jest szkoda. Nawet i przyczepiła się mojego tutaj baranka, który dostałam od Bożenki w zeszłym roku. I jego to w ogóle mi jest szkoda, także on został tutaj już przestawiony, a reszta jeszcze tam stoi, ale już teraz będzie taka, można powiedzieć, pora deszczowa, pora chłodu, pora nawet i śniegu, bo też chyba wam wspominałam, że widziałam, że nadają jakoś dwa dni takiego deszczu ze śniegiem, co mi się to w ogóle nie podoba, bo tutaj wszystkie moje drzewka owocowe, wszystkie krzewy, truskawki, poziomki, no zresztą no wszystko kwitnie. Jeszcze coś takiego miałam wam tutaj właśnie powiedzieć, że to kwitnie dopiero w maju, a to już teraz jest w rozkwicie. Ale w tej chwili to wypadło mi z głowy, co to jest. Bo bez właśnie tutaj sobie przyniosłam i jeszcze musiałam po niego pójść teraz po nocy na podwórek, bo sobie przypomniałam, że go zostawiłam. Bo byłam oczywiście tutaj też działałam, bo u nas były takie, można powiedzieć, teraz dwa bardzo intensywne dni. I tak właśnie tutaj zastanawiałam się, czy zrobić vloguś trzydniowy, taki nazwać go vlogiem weekendowym, czy zostawić dwa dni, czyli piątek i sobota. Bo wczoraj owszem nagrywałam, ale tak jak wam już wspominałam, to co wczoraj nagrałam, to w większości pójdzie na oddzielny filmik pod tytułem, no tam wiecie, już wam mówiłam, szklarnia i tak dalej, ale no to będzie dopiero jak to wszystko będzie skończone i jak ta szklarnia będzie wyglądała tak, jak powinna wyglądać, czyli no ze wszystkimi skrzyniami i z tymi wszystkimi rzeczami, które chcę tam sobie postawić, ale o tym wam już mówiłam, więc się powtarzać nie będę. No i wczoraj my żeśmy spędzili właśnie połowę dnia przy stawianiu tej szklarni. I wczoraj wieczorem, bo skończyliśmy o 20 i to chyba wam też nagrałam, jak powiedziałam chyba koniec, że jest na dzisiaj, i wczoraj byłam mocno padnięta, a co można powiedzieć, że wczoraj aż tak bardzo się nie narobiłam, no bo tylko pomagałam stawiać tą szklarnię, trzymałam i tak dalej, więc no wczoraj to taka, ja wiem, była praca, nie bardzo tutaj jakaś taka mocno fizyczna. Dzisiaj było już zupełnie co innego, chociaż dzisiaj też kończyliśmy szklarnię,
Później trzeba było tutaj ogarnąć trochę w domu, zrobiłam ciasto. Nie wiem, ale chyba ja mam też pomrożoną kruszonkę i nie jestem pewna, czy to była kruszonka, czy to było ciasto kruche zamrożone, bo ta kruszonka tak nie do końca przypomina kruszonkę, ale ciasto oczywiście jest upieczone, troszeczkę za bardzo chyba nawet podpieczone, ale jest bardzo smaczne. Jutro Wam już pokażę, bo dzisiaj już go nie będę tutaj Wam go pokazywać, nie będę na noc Wam smaka robić, pokażę go Wam jutro z samego rana, a przede wszystkim to nie będę sobie smaka robić, bo no nie ukrywam, że ja bardzo lubię to ciasto ze śliwkami. Dodałam też trochę borówek, kruszonka. Dawno nie robiłam tego placka drożdżowego, a u nas w domu wszyscy go lubimy, więc no tak, nie chcę sobie smaka robić, bo na pewno bym tutaj jeszcze taki kawałeczek zjadła. No a to już nie jest odpowiednia pora na jedzenie, więc robiłam to, wiadomo, obiad trzeba było zrobić, zupa ogórkowa dzisiaj była, bo można też powiedzieć, że przez dwa dni to Wam nie pokazywałam chyba obiadów, pokazywałam Wam tylko śniadania, więc wczoraj było muesli z jogurtem i z tym kremem przepysznym, a dzisiaj na śniadanie Julcia zrobiła placki, bardzo dobre też z tym kremem. Tutaj Wam wstawiłam zdjęcie na Instagrama tego kremu, który Wam polecam i mi się wydaje, że ja go kupiłam w Biedronce, no bo ja zasadniczo najczęściej zakupy robię w Biedronce. Teraz odkąd postawili i otworzyli Kaufland u nas w Krasnymstawie, no to jeszcze robię tam zakupy. Do Lidla rzadko zaglądam, ale ten krem to na pewno był jakoś przy okazji kupiony w Biedronce. Także szukajcie w Biedronce, bo jest naprawdę przepyszny. Nie ma cukru, bo piszę właśnie bez cukru, no tylko ten jeden składnik taki mnie tutaj mocno zastanawia, ale to jeszcze sobie wygoogluję i doczytam, czy faktycznie no to jest jakaś, nie jest substancja chemiczna, może to jest jakiś zamiennik, tak dokładnie się nie znam, bo ja tych zamienników cukrowych nie używam, ostatnio tylko zakupiłam wtedy specjalnie erytrytol, ale tylko dlatego, bo chciałam te pączki takie zrobić na erytrytolu i dlatego go kupiłam. A tak ogólnie to u mnie tylko cukier kryształ, chociaż i tak ten cukier kryształ, to już Wam chyba kiedyś mówiłam, że mam takiego znajomego i on właśnie pracuje tutaj w cukrowni i powiedział właśnie, jak zobaczył, że nasze dzieciaki jedzą cukier, powiedział, żeby im nie dawać, bo cukier to nie jest nic dobrego i od tamtej pory właśnie też pilnuję, żeby oni nie spożywali za dużo cukru, takiego cukru, wiecie, prosto z cukiernicy, bo też czasami im się to zdarzało. A dzisiaj byłam oczywiście nadal i wciąż no walczę z chwastem. Tutaj też to już chwilowo nie będę tego poruszać. No, ja zasadniczo to sama to odchwaszczam, dlatego u mnie to może troszeczkę wolniej idzie, bo całe dnie, no praktycznie jestem sama w domu. Wiadomo, że dzieciaki muszą też teraz przyjść ze szkoły, no to one się uczą, więc no tak ciężko z tą pomocą, żeby tutaj siedzieli w polu i pomagali odchwaszczać, więc odchwaszczaniem, chwastami i tym wszystkim zajmuję się tylko ja sama, a ja niczym nie pryskam, ja wszystko wyrywam ręcznie, nie używam żadnych środków chemicznych, żeby pozbyć się chwastu, jedynie co nawożę moje rośliny i tylko tyle robię. I właśnie tutaj jeszcze muszę sobie rozrobić gnojówkę z pokrzywy, to się tak nazywa, czyli nawóz z pokrzywy i pryskać. A dzisiaj właśnie jeszcze wstawiłam sobie termometr do mojej szklarni, tak a propos, bo chcę troszeczkę wynieść stąd i tak badam temperaturę i w ciągu dnia, u nas dzisiaj nie było aż tak bardzo gorąco, ale w szklarni w ciągu dnia było 25 stopni. I jeszcze nie ma tego obrzeża, takich tutaj tych boczków, więc jak będzie miał to jeszcze te boczki, skrzynie wiadomo, wypełnione ziemią, to podejrzewam, że będzie jeszcze cieplej. Było dość ciepło w tunelu, więc no podejrzewam, że może nic mi by nie zmarzło, bo chciałabym też właśnie tutaj większość moich sadzoneczek tak troszeczkę już wynieść. Zobaczę, ile będzie stopni jutro rano, bo właśnie chcę tak sobie wymierzyć i zbadać temperaturę. Więc to też dzisiaj zrobiłam. Chłopcy wykosili, to znaczy mąż z Mateuszem wykosili trawę. Nie wiem, czy tutaj jest skończone koszenie, także tego Wam nie powiem, ale od frontu mam wszystko pokoszone. Łąka moja
mleczna zniknęła, także nie mam już jej. Troszeczkę mi było jej szkoda, bo jednak bardzo ładnie to wyglądało, jak te takie mlecze żółciutkie, jak na łące by rosły, no ale później, po tej porze deszczowej, to ta trawa pewnie byłaby jeszcze większa, a więc dlatego chciałam, żeby to było już wszystko tutaj usunięte. Więc mam wszystko wykoszone, tu ewentualnie tylko mi dokoszą i będzie spokój no, na jakiś czas. Wiadomo, że jak pójdą deszcze, to zaraz ta trawa od początku odbije i znowu trzeba będzie kosić. A ja walczyłam nadal z chwastem i tak w sumie minął mi dzisiejszy sobotni dzień. Chyba się troszeczkę opaliłam. Nie wiem, czy będziecie to teraz widzieć, no bo mam sztuczne światło, ale jak tutaj właśnie zmywałam makijaż i w ogóle to jestem już przygotowana do spania, więc jestem umyta, wykąpana, zbadana przeciw kleszczom, bo tutaj co słyszę, albo nawet i piszecie w komentarzach, że jakiś straszny wysyp kleszczy jest. I też dziewczyny na kanałach u siebie mówiły, że jest wysyp kleszczy. Ania pisała, bo jak ostatnio też, w lesie właśnie, wtedy co byłam w lesie i to był też vlog taki weekendowy z niedzieli i my żeśmy się wtedy wybrali do lasu i tam właśnie były komentarze, żeby uważać na kleszcze. Nie wiem, co ta mucha się mnie tutaj przyczepiła. I ja na Instagramie wtedy wróciłam i właśnie na YouTubie też. I na Instagramie jedna osoba napisała, że się do lasu nie wybiera z powodu kleszczy, więc no ja mam straszną obsesję na tym punkcie, więc ja do lasu weszłam chyba wtedy ostatni raz, póki jeszcze nie było tak rozwiniętej roślinności w lesie, bo ja ogólnie do lasu nie chodzę i mnie lewarem, że tak to powiem, nikt do tego lasu nie wciągnie, no chyba, że będą jagody, no to może jakoś tutaj namówię rodzinkę, bo wtedy jednak jakoś pokonałam te moje lęki, wypryskaliśmy się tylko, komary nas wtedy strasznie ścięły, ale my żeśmy wtedy żadnego kleszcza nie złapali. Tak samo teraz też właśnie nie mieliśmy żadnego kleszcza. Melka do lasu nie jest w ogóle brana, ona nie chodzi, ona tylko porusza się, tak jak Wam wcześniej mówiłam, po naszym podwórku i nie mogę powiedzieć, ale jeszcze żadnego kleszcza nie widziałam, ani na psie, ani też tutaj na sobie, ani na dzieciakach, więc ja tutaj od razu, jak tylko przychodzę z pola, przychodzę z ogrodu, od razu wszystkich oglądam, siebie też i od razu pod prysznicę, pod wodę, żeby ewentualnie wszystko to spłukać i odpłukać. Nie mam żadnego kleszcza, nic nigdy nie widziałam, ale dziewczyny tutaj właśnie też pisały, że już jest taki ogromny wysyp kleszczy na Śląsku, nie wiem, gdzieś tam jeszcze, no ale no to trzeba uważać właśnie, bo po tym, żeby tutaj nie było lamentów, że jesteśmy chorzy na boleriozę, a wiadomo, że z tego to już się człowiek tutaj raczej nie wyleczy. I ja właśnie jak tutaj zmywałam ten makijaż, to miałam wrażenie, że jestem taka trochę bardziej opalona. Zresztą nawet i widzicie, chyba tutaj mam takie czerwone poliki, chociaż no nie jestem pewna, czy to nie jakieś uczulenie się zaczyna, chociaż ja zawsze jak umyję twarz, to jestem taka właśnie czerwona, dlatego ja tutaj od razu dużą ilość kremów nakładam i tak, żeby się tego wszystkiego tutaj pozbyć. No i tak właśnie spędziliśmy nasz tutaj dzień. Jutro jadę na zajęcia, więc jutro będzie taki, można powiedzieć, połowa dnia wyjazdowa, druga połowa dnia w domciu. Nagram w końcu to mojito, bo mojito stoi na stole, nierozpakowane. I jutro muszę się tym zająć, bo bym chciała też już opublikować ten filmik, żeby filmik wyszedł. Pomożecie mi wybrać, czy zostawić, czy nie zostawić. Będziemy tutaj głosować i licytować, to znaczy Wy będziecie głosować i ja zobaczę, jak to wszystko wygląda, jak wyglądają właśnie te rzeczy i będziemy się zastanawiać. No i jak nic mi tutaj nie podpasuje, to nadal będę szukać kreacji na moją majową imprezę. I zapewne sobie wtedy też pojedziemy, ale to może już bliżej maja, bliżej właśnie tutaj majówki. Muszą też właśnie ubrać dzieciaki na imprezę, wiadomo, sukienkę Julci kupić, dla siebie coś. Mężowi powiedziałam, żeby sam sobie tutaj powybierał, czym zamierza iść, no bo w sumie, no to wiadomo, no mogę mu doradzić,
ale tak ogólnie, no to raczej bym chciała, żeby sam sobie wybrał. Mateusz też pewnie sobie sam wybierze, a tutaj muszą zająć się, że tak powiem, tymi młodszymi, żeby tutaj też im te kreacje naszykować i zapewne wtedy pojedziemy wspólnie razem na jakieś zakupy. Ale ja tak myślę, że może wcześniej bym też się wybrała, bo bym chciała tutaj ewentualnie oddać te rzeczy z Mojito. Dlatego będzie w tym tygodniu poniedzieli taki właśnie filmik. Tylko i wyłącznie mierzymy Mojito. Mam taki plan. No i chyba tyle. Nie przeczytałam jeszcze tutaj wszystkich komentarzy odnośnie tego mojego wywodu. I to nie jest tak może, że ja tutaj za bardzo się przejmuję czy coś takiego, bo wiadomo, że na YouTubie trzeba mieć jednak ten twardy tyłek. Ja nie mówię, że tutaj wszyscy muszą się zgadzać z twórcą, no bo w sumie no to dziwne trochę by było, żeby wszyscy się z tym twórcą zgadzali. Każdy może mieć swoje zdanie i to nieraz Wam powtarzałam, ale nie lubię takiego obrażania, bo no ja nie chodzę po innych kanałach i ja nikogo nie obrażam. Nie będę tutaj chwilowo już więcej jakby na razie robić takiego znowu wywodu czy coś takiego. Na ten temat na pewno sobie jeszcze tutaj porozmawiamy, bo nie rozumiem właśnie też tutaj jednej sprawy, ale to może jakoś zrobimy sobie taki oddzielny pogadankowy vloguś. Będą wtedy takie, wiecie, babskie rozmowy. Ja Wam tutaj powiem moje przemyślenia, a Wy mi na nie odpowiecie na dole w komentarzach. A teraz będę już chyba znikać, będę się żegnać, żeby tutaj nie przedłużać. Jutro też jest dzień, więc jutro na pewno też będę coś nagrywać. Jestem ciekawa, co jutro będziemy robić na zajęciach, czy będziemy robić stopy, bo jutro mamy pracownię pedicure i manicure, więc zobaczymy, co będę jutro robić. Jeżeli nie ogarniemy jutro na zajęciach paznokci, to przy porze deszczowej będę sama jakoś tutaj ogarniać moje paznokcie i zobaczymy właśnie, czy je zostawię, czy je po prostu zdejmę. Bo nie powiem, przyzwyczaiłam się już do nich, inaczej ta dłoń wygląda. Tak jak tutaj wyżeście też to zauważyli, że inaczej ta dłoń wygląda, ale jednak jak pielę, to te paznokcie mi przeszkadzają. Chyba, że je skrócę. Skrócę tak na króciutko, zrobię tylko może jakąś hybrydę, coś takiego nałożę i będę miała takie. A wiadomo, że jak będę częściej je robić, to szybciej dojdę do wprawy. I może jednak tutaj nauczę się sama opanowywać te paznokcie i będę sama je robić. No ale to wszystko w swoim tempie. I jeszcze tak się zastanawiam, czy nie poprawić sobie właśnie tych brwi. Ja tutaj na żadne permanentne makijaże się nie wybieram, bo już też Wam mówiłam, że boję się igły. Ja nie wyobrażam sobie, żeby tutaj jakieś igiełki wbijały mi się i coś mi tutaj malowały, więc chyba sobie zrobię henne, bo jednak ten specyfik, które tutaj zamówiłam i które Wam pokazywałam i które testuję cały czas, to on wydaje mi się, że jakoś tak słabo działa na moje brwi. Może to nie jest dla każdego typu urody. Tutaj wiem, że Wy coś żeście mi polecały z apteki i ja tu nawet pamiętałam, co to jest z tej apteki, ale oczywiście wypadło mi z głowy coś na literę R i chyba to sobie zakupię i teraz będę to testować. Ale to wszystko w swoim czasie i tak właśnie się zastanawiam, czy, bo jak teraz się patrzę tutaj wiadomo też na siebie, no to widzę, że no jednak nie mam tego brwi i wyglądam tak, jakbym była łysa. No dobra, koniec tutaj wywodów, lecę spać, z Wami widzę się jutro, życzę Wam oczywiście cudownego dnia, zapraszam na mojego vlogusia, jeśli macie ochotę, pozdrawiam. I do zobaczenia w kolejnym dniu. Znowu się zamontałam. Pa!